Pani marszałek, panie ministrze, panie i panowie posłowie. Na tej sali podejmujemy różne ustawy. Czasem one są kilkudziesięciostronicowe, ta natomiast jest bardzo krótka. Bardzo krótka, ale jakżeż bardzo potrzebna i pomagająca ludziom, zwykłym ludziom, którzy potrzebują kredytów i potrzebują wpisania sobie nieruchomości w księgi wieczyste, a jednocześnie muszą za to ponosić opłaty. Więc dziękując za to, że regulujemy te sprawy, które dotyczą ludzi, ich żywotnych interesów, chciałabym przypomnieć opozycji, która tu ciągle nam wypomina, że rządzimy 7 lat, że wcale jeszcze nie 7 lat, bo dopiero w listopadzie będzie 7 lat. I chciałabym zapytać, co oni dobrego zrobili za swoich spokojnych 8 lat, kiedy nie było wojny, nie było pandemii i kiedy nie było tak totalnej opozycji, jaka jest w tej chwili. Upajaliście się władzą, a nie rozwiązywaliście ludzkich problemów. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł.